Mamy tyle słodyczy. Cii, nie tak głośno. O, niedobrze. Cukierki? W tym domu? To co robimy? W nogi. Musimy ukryć nasze słodycze. Ale jak? Ups. Poczekaj. Mam świetny pomysł. Szykowne, stylowe i bardzo smaczne. Wow, ona jest genialna. Mam pewien plan. Przypnę moje słodycze do siebie. Całkiem sprytne, co? Masz, przyda ci się. Właśnie dlatego to ty jesteś mózgiem tej operacji. Zachowuj się naturalnie. Ty przynajmniej nie masz na sobie puchowej kurtki. Dzieci? Co robicie? Nic. Ha? Naprawdę nic nie robimy. No, zupełnie nic. Nie! To był jednak błąd. Powstrzymaj to jakoś. Myślisz, że to zauważyli? Moje biedne serce. Coś tu nie gra. Idziemy, dalej, dalej. Okej, to było dziwne. Lepiej przewiń film. Jak się pisze grzegżółka? Bardziej martwi mnie głód. Wiem, co mogę przekąsić. Są tu tylko papierki. Ja i mój apetyt. Super. Trudno, poczekam. Albo zajrzę do tajnej skrytki. Moje wybawienie. Cześć, kanapeczko. Ją też zjadłam? To wcale nie jest śmieszne. Nie najem się okruchami. Jestem naprawdę głodna. Chwila. Może dalej są dobre? Kiedyś były. Co ona tam robi? Co ja wyprawiam? Od głodu nie myślę już logicznie. Jestem tak głodna, że zjem właściwie wszystko. Okej, chodź no. Tylko mnie nie otruj. Nie wierzę, że to robię. Rosie! Rosie! Nie! Nie możesz rzucić takiej gumy. Ej, głodna jestem. Ja nie niszczę twojego jedzenia. Trzeba było mnie spytać. To powinno wystarczyć. Wygląda jak szminka. Ale tak nie smakuje. O, guma bardziej mi się podobała. Zaufaj mi, dobrze? Nieźle pachnie. Wezmę małego gryza. O, hej, całkiem niezłe. Co to za cudowny makijaż? Potrzebujesz kawałka sera i tubki po szmince. Wystarczy ją wepchnąć w ser. Gdy ją wyjmiesz, będzie pełna serowych smakowitości. Pamiętaj o przykrywce. To genialne! Brakuje tylko krekersów. Dobrze, że mam zapasową. Jak widać na załączonym obrazie, ser zacieśnia więzi. Proszę bardzo. Okej, tylko bez waty cukrowej. Nie jemy w kinie. Ale dopiero co ją kupiłam. Kurczę, ja też nie wejdę. Muszę wykazać się sprytem. Patrzcie na moje pompony. Jestem zwykłą cheerleaderką. Powodzenia, chłopcy! Wow, tak! Jeszcze ja. Ciekawy dress code do kina. Ale okej. Dzięki. Miłego seansu. Kolejny dzień, kolejna lekcja. Może cukier mnie pobudzi. Nie ma to jak czekolada. Na sam zapach ślinka mi cieknie. Hej! Czy ja czuję czekoladę? Dobra, masz. Ale tylko gryza. Ej! Zjadłaś ponad pół. Pyszne. Dzięki.
Serio? Nie wiedziałam. Mój batonik. Muszę to lepiej ukryć. Z dala od jej lepkich rączek. Tylko jak? Mam w sumie dużo kredek. I dzięki Bogu. Ułóżcie kredki w jednej linii. Połóżcie na końcu batonik i zawijajcie jak burrito. Nawet go nie widać. W końcu z nikim nie muszę się dzielić. Powodzenia, Bella. Że też wcześniej na to nie wpadłam. Czy ja wyczuwam czekoladę? Nic nie widzę. Co? Nic tu nie ma. Chyba mi zmysły nawalają. Albo to migrena. Kocham tę piosenkę. Co się stało? Coś mi grozi? Hej, co to? Kim jesteś? Siema, gotowa na rocka? Yeah! Nie wierzę, to ogniste gitary. Kocham tę robotę. Juhu, totalny odjazd z moją ulubioną gitarzystką. Nie patrzy? Świetnie. To zmiatam stąd. Ej, gdzie ona poszła? Kurczę. Udało się, bułka z masłem. Pora więc poprawić makijaż. Najpierw błyszczyk. A potem odlotowy koncert. Wszystko w porządku, Miles? Zrobiłem sobie ołka w paluszek. Zobacz. Jesteś taki odważny. Wiem. Takie piękne. Spędziliśmy razem wiele miłych chwil. Dobra. Nie martw się. Zostaw to mnie. To poprawi mu humor. Mam jego ulubione słodycze. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć jego minę. Będzie bardzo zaskoczony. Moja kolej. Ale będzie ekstra. Hej, możesz mi pomóc? Więc jesteś moim następnym pacjentem. Poczekaj tu. W tym szpitalu mamy jedną zasadę. Jest ona całkiem prosta. Żadnych słodyczy. Stary, jestem strefą wolną od słodyczy. Jesteś tego pewien? Znajdę je. Jestem nieugięty. Czy wyglądam, jakbym jadł słodycze? Dla mnie liczą się tylko szejki proteinowe. Widzisz? Nie ma tu cukierków. Niezłe mięśnie. A napnij. Aha! Słodycze! Wiedziałem! Wynucha! Dobra. Wow, ten koleś naprawdę nie lubi słodyczy. O nie, mamy przechlapane. I to kompletnie. Och, obrzydliwe. No dalej, nie mam całego dnia. Następny! O nie, o nie! Następny! Aj! Ha, a jej co się stało? Nieważne. Wow, to było mocne. Ależ on jest przerażający. Chwila. Wiem już, co zrobię. Myślę, że to może zadziałać. Aha. O, wróciłaś. Daj mi chwilę. Potrzebuję mojej tablicy przeciwsłodyczowej. Nie masz cukierków, prawda? Nawet bym nie śmiała. Zaraz się przekonamy. Nie ruszaj się. Czy to naprawdę konieczne? Ale zimne. Skończyłeś? Masz przyspieszone tętno. Czyżbyś coś ukrywała? O, tylko co? Pozwól, że ci się przyjrzę. Okej, jak na razie jest dobrze. Wszystko wydaje się być w normie. Chwileczkę. Co to jest? To bardzo tropikalna spódniczka. Podoba mi się. Cóż, myślę, że mówiłaś prawdę. Co? Możesz przejść. Naprawdę? Wyglądałbym świetnie w tej spódnicy. Tada! Julie, co chcesz mi niby pokazać? Zobacz, to nie jest zwykła spódnica. Wow, dawaj, dawaj! Pychota! Jestem taki szczęśliwy! Mam tego całe mnóstwo! Wow, jesteś najlepsza, Julie! Ale pycha! Ach, nareszcie wyborna herbatusia. W tak zwanym międzyczasie? Hej, David! Co? Też chcę się napić, proszę! A, no dobra. O, tu jest gorąca czekolada. Nie, słodkie, uwielbiam słodycze. Już ci podaję.
Hej, co tam ma być? Wyjadłaś wszystkie cukierki. Dalej, oddawaj to, nie żartuję. Oddaj to natychmiast, mówię poważnie. Ale jestem na ciebie zły. Ale... cukierki? No dobrze, weź je, skoro tak ci zależy. Woohoo, dzięki, David. Świetnie, teraz nie mam żadnych słodyczy. Okej, nigdzie jej nie widać. Wślizgnę się do środka. Teraz wezmę paczkę żelkowych robaczków, które sobie schowałem. Tak, uwielbiam żelki, to moje ulubione słodycze. Cześć, David, mogę się poczęstować żelkiem, proszę. Weź całą paczkę. Zabrała ją, tak jak planowałem. W czasie, gdy je pałaszuję, ja sobie wezmę ukryte słodycze. Wziąłem tubkę pasty do zębów i opróżniłem. Co za żel. Tubka jest pusta, wyrzucę szybko pastę. A teraz wezmę swoje żelkowe robaczki i wsunę je do tubki. Pasują idealnie. Teraz nałożę nakrętkę i gotowe. Teraz moje żelkowe robale zawsze będą pod ręką. Tak, nie mogę się doczekać tych pyszności. Pycha. Czym jest życie bez make-upu i to bez ulubionego błyszczyka? Mogę pić dniami i nocami. Ale nie wszystkie błyszczyki takie są. Madison oszalała? Hej, z mojego nic nie leci. To jak trucizna. Co to za dziwny błyszczyk? To syrop, widzisz? Aha, czyli to modny, jadalny makijaż. Hej, a co to? Nie wiem. Dziś jest jakiś występ. Musimy iść. Stop! Nie wolno wnosić jedzenia na salę. Możecie zjeść po przedstawieniu. Ale ja nic nie mam. Mam cię! Nie chcę narobić sobie kłopotów. Zaraz coś wymyślę. To będzie epickie. Wystarczy zakryć plecak bluzą w ten sposób. I gotowe. Pulchne policzki to wisienka na torcie. Patrzcie na mnie. To plan doskonały. A ty dokąd? No dobra. Frajerka. Coś ty zeżarła, Grace. To tylko plecak. Masz ochotę na przekąskę? Dobre wieści, szybko się rozchodzą. Zaczyna się przedstawienie. Żółwik. Kolejny wzorowy dzień w szkole. Hej, przepraszam za spóźnienie. Co się pan tak na mnie gapi? Co? Co to jest? Czy to lizak? No tak, truskawkowy. Co pan robi? Oddawaj! Ha, bardzo zabawne. Zaraz, pan nie żartuje? Nie, proszę przestać! Dawaj tego lizaka! Ale już! Puszczaj! Nigdy! Zniknął! On jest czarodziejem! Hej, żadnych słodyczy w klasie! O czym pan mówi? Myślałam, że to tak dla żartów. W każdym razie nie mam żadnych słodyczy. Jeszcze się przekonamy. Wiem, że coś ukrywasz. Gdzie to jest? Przestań stawiać opór! Nie! Moje pyszne słodycze! To nie było miłe. Jest pan wredny. Tak, tak. Zasady to zasady. Haha, a teraz wszystkie są już moje. Przykro mi, chłopcze. Co tu się dzieje?
Proszę natychmiast zejść z mojego krzesła. Zostałem złapany. Zawsze warto próbować, proszę bardzo. Nie zapomniałeś aby o czymś? No tak, muszę już lecieć. Te toalety same się nie wyczyszczą, ale zabieram to ze sobą. Zasłużyłem na to. Do zobaczenia. Niewiarygodne. To już czwarty raz w tym tygodniu. Zaczynamy? Co się właściwie stało? Nie rozumiem. Jestem taki głodny. Przekąsiłbym coś. Och, w każdym razie zacznijmy lekcję. Oto pierwsze zadanie. Dasz radę je rozwiązać? Ha, to trochę trudne. Zaraz. Ta kreda? No tak, to jest to! Biorę się do roboty. Wrzucę te czekoladki do garnka. Teraz podkręcę temperaturę. Chcę je całkowicie rozpuścić. Wyglądają smakowicie. Teraz napełnię nimi strzykawkę. Dzięki temu wszystko będzie o wiele łatwiejsze. Muszę wycisnąć czekoladę do słomki. Zaczynamy. To działa! Jeszcze trochę. To powinno wystarczyć. Teraz poczekam, aż zastygnie. Chyba już. Muszę rozciąć teraz słomkę. Ale ostry ten nóż. Prościzna! Teraz mogę zdjąć słomkę. Wow! Otrzymałem taki czekoladowy patyk. Wygląda zupełnie jak kreda. Och, skończyła się. Tym kawałkiem już nic nie napiszę. Myślałam, że miałam gdzieś więcej kredy. A, tutaj jest. Pachnie tak dobrze. Potrzebuję tego. Zaraz, co? Nie! Nie powinna pani tego robić. Od razu lepiej. Co? Czemu nie chce pisać? Coś jest z nią nie tak. Chwileczkę. Czy to czekolada? Wow! Nieźle! Smaczna! Om, om! Podoba mi się to! O, ktoś tu idzie! To chyba jakaś ważna osobistość. Czy mogę prosić o autograf? Czysto, nie widzę żadnych zagrożeń. Nie wierzę, ale super! Wspaniale wręcz! Co tam się dzieje? Nie wolno. Nie, nie, nie. Czekaj, to nie tak. Zagrożenie zostało zlikwidowane. W końcu. Nie wierzę, że muszę przez nią przeskakiwać. Gdzie ona poszła? Chcę autograf. Dzięki, że przyszliście. Uwielbiam was. Przesyłam wam wszystkim buziaka. Co jest? O nie, moja szminka. Czuję się taka goła. Dobrze, że się przygotowałam. Zdejmę tylko górę mikrofonu i użyję szminki. Super. Teraz to można śpiewać. Zauważy. Co przegapiłam? Ale nuda. Mogłam coś zjeść przed wejściem. Nic straconego. Moje ulubione chipsy. Już mi ślinka cieknie. Czy jest coś lepszego niż... Co? Znasz zasady. Przepraszam. Zaczekam na przerwę. Tylko nie to. Nie masz zamiaru się słuchać? Nie. To wyjdź. Dobrze. Zjem gdzieś indziej. Głupie te zasady. Mam tu umrzeć z głodu? Zaraz, gdzie mój segregator? Uda mi się coś w nim schować? Tak! Opróżnijcie paczkę chipsów. I odwijajcie ją w ten sposób. Musicie ją całkowicie odwrócić na drugą stronę. Weźcie dwa klipsy i przyczepcie do spodu. Włóżcie do środka chipsy. Zawińcie paczkę i zabezpieczcie kolejnym klipsem. Teraz załóżcie na koła segregatora i zamknijcie go. Jestem genialna! Zachowaj pozory. Bella? Nic tu nie mam. Dobrze, niech będzie.
Szkoda, że pani Appleby nie wie, że Bella ją przechytrzyła. Tylko chrup po cichu. Widziałam to. Co takiego, Betty? Okej, napiję się czegoś. Chwila. Gdzie się podziała cola? Nie wiem, o co chodzi. W takim razie chipsy. Zaraz, gdzie to wszystko znikło? Jake? Tak, pamiętam. Zero jedzenia na lekcjach. I co ja zrobię? Czekaj, co ona je? Przecież nic przy sobie nie ma. Hej, gdzie jedzenie? To przecież zwykły zeszyt. Nie, spójrz do środka. Słuchaj, przyda się najzwyklejszy zeszyt. No i nożyk introligatorski. Teraz przy jego pomocy wytnij duży kwadrat i wyciągnij odcięte kartki. Widzisz? Miejsce na słodycze. Pasują idealnie. Wystarczy zamknąć. Voilà. Częstuj się. O, ale to dobre. Uwaga, Belfer idzie. Macie tu jakieś jedzenie? Chyba nie. Okej, od czego by tu zacząć? Tak dużo słodkości, ale super! Chcę zjeść to wszystko sama? Patrzcie tylko! Wow! Madison! Tak? Poczęstujesz mnie? Okej! Trzymaj, Oreo! Dzięki! A co dla mnie? Owocowe żelki! Słucham ciebie! Proszę! Serio? Znaczy, okej, proszę! Jesteś najlepsza, Maddy! To jeszcze nie koniec! Madison? Co teraz? Tylko nie te maślane oczka! Jak mogę im odmówić? Dobra, trzymaj! Jagodowe! No, mnie też smakują! Hej, nic dla mnie nie zostało! Rosie wszystko mi zabrała! Po prostu świetnie! Chyba, że... żelkowa guma do rzucia! Ale dobra! Ja nic tu nie mam! Okej! Już nie patrzy! Muszę ją jakoś ukryć! Przyda się krem do rąk! Pora zamienić etykietki! Macie krem pod ręką? Zdejmijcie naklejkę i przyklejcie na słodycze. Rosie niczego się nie domyśli. Dłonie mi się wysuszyły. Posmaruję je kremem. Co tam się dzieje? Ale co? To krem, widzisz? Fakt, trochę się klei. Ale przyda mi się. Jak tam sobie chcesz? No pięknie. Muszę to teraz odkleić. Rozumiem. Tak, wydaje się logiczne. Tylko żuję sznurek od bluzy. Nic takiego. Chwila. Czy Jake coś je? Muszę się przyjrzeć. Wygląda jak sznurek. Zaraz. Co to jest? Ładny mi sznurek. Jake, zakaz jedzenia. Dobra, sorki. I co teraz? Dalej jestem głodny. Mam pewien pomysł. Wezmę tylko łyczkę wody. Jest taka pyszna, znaczy orzeźwiająca. Jake, wszystko widzę. Zakaz dotyczy też twojego kubka.
No dobra. Że też ja go muszę pilnować. Sor przygryza marker. Ale mam pomysł. Czas na słodycze. Najpierw zdejmę zatyczkę zakreślacza. I wyjmę wkład z tuszem. Jeszcze końcówka. Jest dłuższa niż myślałem. Teraz czyścimy całość. Potem bierzemy cuksy. Wystarczy je wsunąć do markera. Pasuje idealnie. Zakładamy zatyczkę z powrotem. I gotowe. Nieźle. Cukierkowy marker. Ale dobry. Mogę tak cały dzień. Jake. Znowu jesz? Nie, sorze. Tylko przygryzam marker, jak pan. Dobra. Niech ci będzie. Okej. Nie wierzę, że się udało. Dlaczego jeszcze jej nie ma? Hej! Sorka za spóźnienie. Co ty masz na sobie? I ta buzia. Schowam ją pod kapturem. Przestań, to bez sensu. Chodźmy już lepiej. Dzień dobry, proszę. Dziękuję. Wow. Dobra, możecie wchodzić. Hej, fajny ten klub. Nie dąsaj się, poprawię ci humor. Patrz, co mam. Pokruszyłam cień i wsypałam go do miseczki. Potem spryskałam go płynem antybakteryjnym. I dokładnie wymieszałam. Na gładką masę. O tak, potem wzięłam pędzelek i pomalowałam nim paznokcie. Tak jak zwykłym lakierem. Fajny ten kolor. Okej, gotowa? Wystarczy, że wetrę cień w twoje powieki. Wow, ale pięknie wyglądasz w tym kolorze. Zatańczmy. A ona odparła, że bez dyskretki nie będzie mogła pójść na bal. Ale nudna książka. Jej ojciec. Nie wierzę, zasnęła. Weź mi stąd tę kredę. Totalnie odpłynęła. Mogę się szybko pomalować, a właściwie to poprawić makijaż. O! Mam ją. Dlaczego czuję czyjąś obecność? Dzień dobry. Oddawaj to. Ale ona mnie wkurza. Też nie lubię, kiedy konfiskuje mi się kosmetyki. Ale mam na nią sposób. O tak, ten napój kryje pewien sekret. Wzięłam pusty kubeczek i obróciłam go do góry nogami. Potem nalałam na spód trochę kleju. Super. Następnie wzięłam swój kompakt i przykleiłam w tym miejscu. Voilà! Nikt się nie zorientuje. Założyłam jeszcze pokrywkę, żeby zachować pozory. Ale to nie koniec. Przecież nie może zabraknąć pędzla. Nacięłam słomkę przy końcu i wsunęłam w nią pędzel. Wierzch przykryłam drugą słomką i gotowe. Wow! Niesamowite! Jakie poręczne! Mogę poprawić makijaż. Zaraz! Co tam się dzieje? Muszę się temu przyjrzeć. Naboje w sumie można wnosić. Ta rubryka z żartami jest przezabawna. Czy ktoś patrzy? Czas na małe co nieco. Tato, gdzie jesteś? Jasny gwint! Dzieciaki nadchodzą! Możesz mi powiesić ten obrazek w pokoju? Proszę, to zajmie tylko chwilkę. No dobra. Daj mi młotek i gwoździe. Super, dziękuję. O, owoce. Chętnie sobie zjem. Co?
Tata ukrywa słodycze! Ale jego zapas teraz będzie mój! W porządku! Gotowe! O nie! Wraca! Zrobione, Tina! Twój obrazek już wisi! Dziękuję! Jesteś najlepszym tatą! Ale ona czasami jest dziwna! Okej, wracam do relaksu! Chyba nikogo nie ma w pobliżu. A! Słodycze zniknęły! Tino! Hej, co tam? Masz ochotę na coś słodkiego? Nie, dzięki. Wiesz, ile to ma cukru? Muszę się zdrowo odżywiać. Ale będzie rzeźba do lata. Jem tylko zielone warzywa. I koktajle. Musisz spróbować. Ja? Wolę dietę tęczową. Pełną żółtego jedzenia, brązowego i w sumie każdego koloru. Ale nic nie przebije różowego. Nie. Nie znasz zasad? Ale tak mam na to ochotę. No nic, muszę już iść. Ale lipa. Będę ćwiczyć o pustym żołądku. Ładnie to pachnie. Chwila. Mam pomysł. O tak. Chcecie coś przemycić? Wyciągnijcie sztyft i włóżcie do środka watę cukrową. Sprytne, co? I pachnie o wiele lepiej. Tak to można trenować. Nie przestawaj! Chwileczkę. Zaraz nadrobię. Dobra, przysiady. Tak, pora coś zjeść. Spociłam się jak świnia. Byle szybko. Żartowałam. Mam ochotę na coś słodkiego. Lepiej nie ryzykować. Ale będą zakwasy. Fajny ten trening. Uwielbiam hula hop. Muszę odpocząć i coś zjeść. Nikt nie patrzy, więc mogę coś przekąsić. Tak, ale to będzie pyszne. A z keczupem jeszcze lepsze. O-o! Co my tu mamy? Znasz zasady. Prawie się udało. Głupi łeb. Chwila. Wiem, jak je ukryć. Najpierw pozbędę się rączek. Następnie przełożę skakankę przez te rurki. Wezmę jedną kiełbaskę. Przebiję ją od dołu i wsunę do końca. Jeszcze druga strona. Zobaczmy, czy działa. Działa! Tylko sobie ćwiczę. Bardzo dobrze. Nie wierzę, że się nabrała. Białeczko! Huh? Widzę, że też lubisz mięsko. Nagle okropnie zgłodniałem. Zaraz, mam ołówek. A gdyby był jadalny? Tak, spałaszuję go ze smakiem. E? Co on tam wyprawia? David, przestań. E? Co, chcesz? Częstujesz mnie ołówkiem? Ołówkiem? A racja, wyobrażałem sobie, że to jedzenie. O, David, pokażę ci, czemu mój ołówek jest inny. Wzięłam oczywiście odrobinę czekolady. Potem nałożyłam na łyżkę i podgrzałam suszarką. Kiedy czekolada się roztopiła, wzięłam swój ołówek. Łatwo wyjąć z niego gumkę. Na końcówkę nałożyłam słomkę. Potem wlałam do środka roztopioną czekoladę. Jakie to apetyczne.
Poczekam, aż stwardnieje. Tada! Czekoladowa gumka na ołówku. Rozumiesz, co mówiłam? Oby. Proszę, częstuj się. No świetnie, dzięki Madison, jesteś super. Jakie smaczne, przepyszna przekąska. David, stój, reszta to zwykły ołówek. No tak, znowu zapomniałem. Witajcie. Głęboki wdech i wydech. Złóżcie dłonie i pochylcie się. Jeszcze raz. Ojej! Znowu? Ale wstyd. Spóźniłam się. Oj, o mały włos. Kolejny blok. Może tędy? Co to za hałas? Rozłożę tylko matę. I gotowe. Ale najpierw coś do jedzenia. O, nie ta strona. Ręce na boki. Dłonie do siebie. Kiedy ona przyszła? Nie zorientowała się. Teraz. Wezmę sobie batonika. Szybko. Mały kęs. Rozciągamy barki. Co tam się dzieje? O nie, trzyma jakiś znak. Zakaz makijażu. Przecież z tym brokatem nie wejdę. Muszę coś wymyślić. Zaraz, ukryję go w sukience. No tak, przecież to sukienka. Do bani ten plan. Muszę obrać inną strategię. Oto mój bilet. Fajnie. A ukrywasz jakieś kosmetyki? Spójrzmy. Okej, nic tu nie widzę. Możesz wchodzić. Ale ekstra muzyka! Nikt nie patrzy? To czas się pomalować. Zdajmy tylko buta. I ściągnę fleka. Tada! Kocham brokat. Wklepię trochę w policzki. Wspaniale! Podoba mi się. Komu złotego brokatu? Proszę bardzo. Okej, schowajmy się tutaj. Nie chcemy, żeby nas znaleźli. Dobra. Mamy chleb, a teraz czas na dżem truskawkowy. Wow! Jesteś geniuszem! Ale to smacznie wygląda. Przepyszne. Tak, lepiej zobacz, co ja mam. Dżem w tubce po paście do zębów. Sprytnie. No to jemy. Co? Co to było? Tomas? Tina? O nie! Mama! Znalazła nas! Lepiej zobaczę, co oni tam kombinują. Kryć się! Nadchodzi! Jestem pewna, że ich słyszałam. Coś mi tutaj nie pasuje. Może jednak się myliłam. Skoro już tu jestem, to trochę się odświeżę. Co to jest? Chwila. To Jem! Tomas! Tina! Mają poważne kłopoty. Okej. Chyba sobie poszła. Wracajmy do jedzenia. Nareszcie. Ale pycha. Zasłużyliśmy sobie na to. Co ta kolejka taka długa? O nie, nie zdążę się pomalować. Okej, następna. Dobra, chodź. Następna. O nie. Ja, żebyś wiedziała. Zaraz dam ci nauczkę.
Ups, nie o to mi chodziło. A, masz. O, ale słodki miś. Że co? Kurczę, skąd on się tu wziął? To ci chciałam pokazać. Zakaz kosmetyków. Ale nie skończyłam malować drugiego oka. I co tu robić? Chwila. Zaraz wracam. Hej, a teraz mogę wejść? Zaraz się przekonamy. Pokaż nosie. O nie, co tak blisko? Okej, możesz wchodzić. Tak, udało się, nabrałam ją. Mogę teraz zdjąć kolczyka i dokończyć malowanie drugiego oka. O wiele lepiej. No to udanej imprezki. Okej, pora na makijaż. Wow, piękny ten kolor. Idealnie. Gotowe. Uwaga. Tak, udało się. Mi też. Ale ładnie wyglądamy. Piątka. A teraz schowam moje pyszne przekąski. Taśma to moja tajna broń. Przykleję paski taśmy do koca. Super. A teraz czas ukryć słodycze. O tak. Ale jestem mądry. O, ktoś idzie. Chyba śpi. Urocze. Wygląda jak mały książę. Co to? Mamo, kocham cię. Jesteś najlepszą mamą. Och, ale z ciebie słodziak. Uff, było blisko. No dobrze, śpi spokojnie. Zgaszę ci światło. Poszła sobie? W końcu. Nocna uczta, to jest to! Ua! Oddawaj słodycze! Co to? Ua! Potwór spod łóżka! Muszę schować się pod kocem, żeby mnie nie dorwał! Ale łatwo cię oszukać! Gina! Przyznaję, to było niezłe. Masz trochę cukierków. Wow! Mnóstwo skittlesów! Ale byłeś przerażony? Wow! Gigantyczne zapasy! O, nie mogę ich chwycić tymi łapami! No dobra, trzymaj! Jej! Cukierki! Ale pyszne! Nie wytrzymam! Okej, muszę kończyć. Później zadzwonię. Ufu! Ale upaskudziłam telefon i zepsułam sobie makijaż. No nic, muszę to jakoś ogarnąć. Ale oblech! Nikt nie patrzy. Jeszcze trochę. Okej, gdzie to jest? Musi to być. Mam! Potrzebny mi ten liść. Dobrze, że ukryłam tu wcześniej kosmetyki. Bułka z masłem. Wzięłam doniczkę i gąbkę florystyczną. Potem przykryłam górę takim kawałkiem plastiku. Super! Właśnie tak. Teraz puder. Wysypałam trochę na wierzch. Kamuflaż idealny. Dobra. Następnie wzięłam gałązkę i pistolet na klej i naniosłam go trochę w tym miejscu. Potem przykleiłam gąbeczkę. Pora posadzić tę roślinkę. Łodyga w otwór i gotowe. Moje ukryte kosmetyki na nagłe wypadki. Muszę szybko poprawić makijaż. Od razu lepiej. O, nauczycielka przyszła. Zaraz. Co tam się dzieje? Ach,
tylko się mu przyglądam. Och, bardzo mnie to cieszy. Kryzys zażegnany. Jeszcze chwila przerwy. Zdążymy wrzucić coś na ząb. Nieźle. Ja też mam coś słodkiego. Przyda mi się dawka cukru. Ach, nieważne. Witajcie. Proszę schować jedzenie. Dobra. Skoro musimy... Zrobiłyście pracę domową? Wygląda na zajętą. Wezmę tylko małego gryza. Madison! Zakaz jedzenia! Tylko ją podziwiałam. Och, na czym to ja? Jak ona to robi? Genialne! Stara sztuczka z rękawem. To powinno wystarczyć. Nie zrobię tak ze swoją babeczką. I w co ją schować? Może w szczotkę? Chyba coś wymyślę. Co? Ciii. Pokażę ci coś fajnego. Myślisz o tym, co ja? No pewnie, że tak. Wyciągnij szpilki ze szczotki i włóż babeczkę w ich miejsce. Pamiętasz? Połam na kawałki i wetknij w ciastko. Będzie wyglądać jak szpilki. Sorka nic nie zauważy. Już mi ślinka cieknie. Co? Madison! Tylko czeszę włosy. Widzi pani? O, przewidziało mi się. Wszędzie widzę babeczki. Bon appétit! I po co przerwa, skoro można jeść na lekcji? Nieźle, Madison. Dobrze. Pora rozruszać te stare gnaty. Żwawo, żwawo. Świetnie wam idzie. Nie przestawajcie. Jeszcze 30 minut. W końcu ciało samo się nie zrobi. Ach, zmęczyłam się. Nie zorientuję się, że odpoczywam. Lily? Nie znasz zasad? On ma chyba oczy dookoła głowy. Oddam ci ją po zajęciach. Teraz ruszamy bioderkami. Muszę się pospieszyć. Dobrze, że je wzięłam. Mhm. Ale będą zakwasy. Uwaga na balona. To tylko piłka do ćwiczeń. Podsunęłaś mi świetny pomysł. Dzięki, Lily. I raz, dwa, trzy. Dobrze. Dalej, chłopaki. Wygracie to. Dalej, dalej, dalej. Hej, chcesz trochę? Nie. Nie widziałaś tabliczki? Zakaz jedzenia. Nie wolno łamać zasad. Będzie kosz. Co tu się dzieje? O-o, nakryła mnie. Ile ona tego tu przyniosła? Proszę nie dzwonić do rodziców. Ups. Kręci mi się w głowie. Ale chyba wpadłam na pomysł. O tak. Narka. Weźcie piłkę do kosza i przetnijcie ją w tym miejscu. Patrzcie, ile tu miejsca. Wypełnijmy je. Dużo się tu zmieści. A! Przyniosłam piłkę. Dobrze się czujesz? Co? Nie wierzę. Moje ulubione. Od razu zrobiło się ciekawiej.
O, chowaj to! Tylko kibicujemy. Okej. Faul! Tak, czuję przypływ artystycznej energii. Uff, to ciężka praca. Muszę się schłodzić. Ach, ledwo zdjęłam. Od razu lepiej. Zaraz, a to co? O nie, moja szminka! Musiała się cała zetrzeć. Niech to. Pst, hej, tutaj, pst. Pst, he? Co to za odgłosy? Patrz, co zrobiłam. Och, nie martw się. Wiem, co robić. Proszę. Wzięłam pusty pojemnik po farbce i wypełniłam go żelem. Wazelina też jest okej. Potem dodałam kolor i wszystko razem zmieszałam. I gotowe. Teraz wystarczy tylko pędzelek. Zamaczam go w miksturze i nakładam na usta. Właśnie zrobiłam sobie kolorowy błyszczyk. Wow, wygląda wspaniale. A kiedy wyschnie, wystarczy go ściągnąć. A usta wciąż będą pomalowane. Taka szminka będzie się trzymać przez cały dzień. I na pewno się nie zetrze. Jesteś genialna. Dzięki. Tak, to mogę malować. Hej, chcesz się podzielić? O mój Boż! Matthew się na mnie patrzy! Ups. O, cześć! Narka! Zjemy razem, Matt? Co? Marnuję moje cukierki na Matta? A może to w sumie szczęście w nieszczęściu? Możecie schować cukierki w szczotce. Idealnie mieszczą się pod włosiem. Od tej pory, kiedy będziecie mieć ochotę na coś słodkiego, wystarczy zabrać się za czesanie włosów. A? Podziel się. Nie. Nie, to nie. Proszę o uwagę, bo to będzie na teście. No nie cierpię matmy. Nauczycielka nie patrzy? I bardzo dobrze. Gdzie ja to mam? Pamiętajcie, że... A? No. Mam. Ashley? O-o. Słucham. Co ty tam robisz? Ja? Nic. Mam cię na oku. Było blisko. Muszę się pośpieszyć. Nie, to nie to. Aha, mam ją wreszcie. Ashley! Ręce na ławce. Oczywiście, już. Ostatnia szansa. Chyba jest dziś nie w sosie. Ale nie wspominała nic o nogach. Opłacało się ćwiczyć jogę. Już prawie? Muszę tylko...
O nie. Czy ja muszę się powtarzać? Nic nie robię. Okej. Ryzykownie, ale się udało. Zaraz, ten pojemnik podsunął mi pewien pomysł. To musi się udać. Zdejmę wieczko, ale na czubek kredki nałożę trochę kleju, żeby móc ją przykleić od środka. Powtórzę z kilkoma innymi, aż całe wieczko będzie zapełnione. Teraz wystarczy włożyć przybory do makijażu, najlepiej te najważniejsze, i zamknąć pojemnik wiekiem z kredkami. Mój schowek na kosmetyki gotowy. Żadnych podejrzeń. Hej, czy to są kosmetyki? Mam tu wszystko, czego mi trzeba. Idealne, gdy trzeba poprawić powieki. Sprytne to, nie? I to jeszcze jak! Ach, jestem głodny. Aha. What? Ach, ale pychota. Matt, słoneczko przygrzało? Chcesz trochę? Dobre. Przecież nie jem kleju, głuptaku. Potrzebna nam pusta buteleczka po kleju. Trzeba umyć wodą i mydłem. A potem wystarczy wlać do środka coś słodkiego. Tylko pamiętaj, żeby wyglądało to jak klej. Nie ociągaj się. Wygląda jak klej, co nie? Wow! Zakręcamy i gotowe. Wow! Daj mi spróbować. Doskonałe. Co do... Ojej, prawie zapomniałam. Muszę włożyć to do pojemnika. Och! Uff, alarm się nie włączył. Ja mam lepszy pomysł. Po prostu to schowam. Super, skaner niczego nie wykryje. O nie, przyłapana! Witam. W czym problem? Jestem niewinna! Nie wierzę! Uch, muszę temu jakoś zapobiec! Może coś wymyślę. Przykleję kawałek taśmy do telefonu. Okej, teraz zerwę osłonkę. Pasują idealnie. Dobra, włożę telefon do pudełka. Tak! Udało się! Co to za obudowa? To, żeby nie wypadł mi z rąk, widzi pani? Ach, no dobrze, zajmij swoje miejsce. Chcesz zmienić kolor włosów bez wizyty u fryzjera? Mam dla ciebie rozwiązanie. Spryskaj szczotkę farbą do włosów, a następnie przeczesz nią włosy. Farba dokładnie je pokryje. W ten oto sposób. Możesz też użyć różnych kolorów. To bardzo proste. A efekt jest znakomity. Nie musisz płacić za wizytę w salonie. Fantastycznie! Ta lekcja strasznie się dłuży. W końcu przerwa. Od tego testu mam ochotę na jedno. Dobrze myślicie. Ulubiona guma do rzucia. Tak ładnie pachnie. Tylko nie hałasuj. Powoli. Już widzę pazłotko. Jeszcze troszkę. Nie!
proszę. Daj jedną. Tego właśnie się bałam. Proszę, zadowoleni? Nic mi nie zostało. Muszę sobie kupić nową. Ale mam inny pomysł. Zdejmijcie górną część markera. Wyciągnijcie wkład i włóżcie ulubioną gumę. Proste, ale genialne. Teraz nikt się niczego nie domyśli. Widzicie? Jak mysz pod miotłą. Ja tu nic nie mam. Tajna lekcja, prawda? Ach, czasem strasznie mi się nudzi w tej robocie. O, ktoś tu idzie. Pokaż na się. Znasz zasady? Zakaz kosmetyków. Słucham? Przecież nie mam żadnych kosmetyków. Wybacz, ale muszę cię przeszukać. Plecak? No dobrze, proszę bardzo. Pokaż. Chwila, za kogo ty mnie masz? Oddawaj to natychmiast. Pewnie, o to chodzi? To mój pamiętnik. A to telefon. I to. To jest przecież paletka, którą próbujesz mi tu przemycić. Przepraszam, zabiorę już to. Kurczę, przyłapała mnie. Zaraz, pamiętnik. Otóż to. Najpierw wytnę na środku prostokąt. Idealnie, ładny i równiutki. Teraz wyciągnę wszystkie strony. Pora na jakiś fajny materiał. Na przykład brokatowy. Teraz wystarczy włożyć do środka kosmetyki. Gotowe. I zamykamy. Udało się, więc pora poprawić trochę makijaż. Pac, pac i można tańczyć. Patrzy się tu? Na szczęście nie. Teraz albo nigdy. Ostrożnie. Nie może się zorientować. Chwileczkę. Myślisz, że jesteś sprytna, co? Czas położyć temu kres. To ja. Znasz zasady? Dobrze, proszę. Nikt nie przemknie niezauważony. To była nowa szminka. Hej, chyba mam świetny pomysł. Tak, ołówek nada się idealnie. Najpierw muszę wyciągnąć gumkę do ścierania. Potem nakładam słomkę na końcówkę. Trzeba odciąć nadmiar. Teraz szminka. Podgrzeję ją na łyżeczce. Kiedy się roztopi, wleję ją do słomki. Ostrożnie, nie chcecie przecież zmarnować kosmetyku. Gotowe, można zdjąć słomkę. Udało się, mam na ołówku szminkę zamiast gumki. Ha? Co tam się dzieje? Rosie, to szminka? Nie, proszę pani, to tylko ołówek. No dobrze, tak ma być. Schowam wszystko pod bluzą. Dzień dobry, oto mój bilet. Czekaj, czekaj. Ręce do góry. Okej. Wiedziałam. Tu obowiązuje zakaz kosmetyków. Dobrze, zrozumiałam. Zaraz wracam. Ała! Muszę przestać tym tak wymachiwać. Dobra, przyłożę ulubione kosmetyki do ręki. I owinę wszystko bandażem. W sumie to pójdę na całość. Myśli, że tak łatwo się poddam. O, nie, nie. Dobra, może być. Idę. Proszę, mogę wejść? Dzięki. Tak. Udało się. Ej, co jest? Uważaj, jak chodzisz. Okej, nikt się nie patrzy? To można się pomalować. Dzisiaj bawimy się do rana. Sofia,
przyniosłam Raffaello. Cieszę się, że siedzę obok ciebie. Lepiej się rozpakuję, oby nie było nudno. Na początek dawka cukru. Dzięki. Strasznie ciężko się otwiera. Dawaj! Jakby było zaklejone. Wtedy Pangea rozpadła się. Naprawdę? Macie moje zasady za nic? O nie, bądź naturalna. Udawaj, że słuchasz. Co tu się wyprawia? Słodycze. Nie może ich zabrać. Normalnie serce mi stanęło. Gdzie to ja? To niesprawiedliwe. Balsam wygląda jak mój cukierek. Ten sam rozmiar. Daj mi chwilkę. Najpierw otwórzcie balsam. I wybierzcie łyżeczką zawartość. Jak będzie pusto, wsypcie słodkości do środka. Idealna kryjówka, prawda? Czemu ja na to nie wpadłam? Wow, to genialne! Ale dobre, od razu mi lepiej. Jak już mówiłam... Pora na przerwę. Co za hipokrytka! Gdzie by to ją dać? O, tutaj! Super! Wszystko jest na swoim miejscu! Hej! Pst! Patrz na to! Wow! Ale dużo kosmetyków! I do tego pięknie uporządkowane! Jestem pod wrażeniem! Czekaj! Pokażę ci coś jeszcze! O nie! Zniknęły! Znalazłam twoją małą wystawkę! Znasz zasady! Zakaz kosmetyków! Hej! Głowa do góry! Pokażę ci sztuczkę! Najpierw weź paletkę cieni do oczu. I taki patyczek. Wybierz kolor i zacznij pocierać. Każdy kolor na osobnej bagietce. Nie żałuj kosmetyków. Później wystarczy włożyć je do pojemnika. Voilà! Cała paletka jest teraz na patyczkach. I mogę z niej korzystać w każdej sytuacji. Mam tu wszystkie kolory tęczy. Wow! Podoba mi się to barwne połączenie. Dziękuję!